Kto z was ma swój startup? Jakkolwiek to się nazywa. Dobrze, czyli reszta wyjechała na ferie i przypija pieniądze, ogra. To będę mówił oczywiście przede wszystkim o tych osób, które podniosły rękę, ale pozwólcie też, że będę metaforycznie mówił do wszystkich osób, które siedzą tutaj na sali. Użyłem największego fontu, który zmieścił się na tej stronie, w sensie na tej prezentacji. Uważam, że w tym roku najważniejszym elementem prezentacji powinny być duże fonty. Jak ostatnio oglądam polskie prezentacje, mam wrażenie, że one są robione przez osoby, które mają bardzo rozdzielczość, dużo swoich monitorów. A to nie była w żaden sposób, nikogo tutaj nie chciałem pojechać. Cześć Kasia. Ale to jest bardzo ważne, w związku z tym ja postanowiłem zejść z szukania na różnych stokach i będę teraz naprawdę duże rzeczy tutaj pokazywał. Dobrze, więc no tak, to jest tytuł taki może po trosze metaforyczny, aczkolwiek postaram się dzisiaj wam powiedzieć bardzo dużo z mojego doświadczenia. Nie będę się wzorował i czerpał z doświadczeń innych blogerów, ani mówił o rzeczach, których nie mam pojęcia. Po raz pierwszy chyba w życiu. W związku z tym, no tak, nazywam się Artur Kuraśnicki i serio, w większości z was mam taką ochotę. Po to robiłem to. Siedziałem 4 godziny i uzewnętrzniałem swoje przemyślenia z ostatnich 15 lat. Chcę wam popsuć wieczór, szczególnie tym osobom, które podniosły ręce. Sorry. Można było zostać w domu i oglądać fajne filmy na Polsacie. Natomiast mam też wrażenie, że niektórym z was mogę oszczędzić trochę przykrości w życiu, a o przykrościach będzie dzisiaj dużo, naprawdę. Będzie dużo negatywnych emocji, przykro mi. Okres wakacyjny, świąteczny się skończył, nadchodzą ciężkie czasy, sesja, trzeba trochę popłakać. Ja absolutnie nie jestem osobą, która ma jakiś problem w życiu i nie mam jakiejś depresji. Nie, nie, naprawdę. Nie przyjmuję żadnych lekarstw już. W związku z tym to nie jest tak, że ja będę chciał się już wyżalać i wam płakać. Po prostu myślę, że tak jest, jak jest. Znaczy nie mówię jak jest, tylko uważam, że tak jest. Dobra. Gotowi? Dobra. Od 15 lat bawię się w coś, co się nazywa biznes internetowy. Część z moich kolegów zrobiło całkiem niezłą kasę na tym. Sorry. Mi się do końca nie udało. Znaczy żyję z tego, ale nie jestem jak gdyby w stanie wam powiedzieć, że zarobiłem kilkadziesiąt milionów. Raczej to są miliony, ale dawno je wydałem, nawet nie pamiętam. Natomiast to, co chcę wam przekazać, to jest to, że moje doświadczenie jest dosyć długie, jak na osoby, które siedzi w tej branży, to jest branża nowej technologii. Większość osób, które robi teraz biznesy, ma 20 parę lat, kompletnie nie wie, jak było bez internetu, jak było bez smartfona, jak to było w ogóle w Polsce, kiedy paszporty były i tak dalej. Super. Natomiast ja wam mówię, jak ja odczuwam to jako człowiek, który ma 4 dychy na karku, a ubiera się w takie kolorowe spodnie, chodzi na takie eventy i staram się znaleźć punkt wspólny z ludźmi, którzy mają 20 parę lat. Często gęsto jest tak, że naprawdę nie ma tego wspólnego punktu. Oglądaliśmy różne dobranocki, oni już nie oglądali, ja też powoli nie pamiętam tego, co oglądałem, ale generalnie rzecz biorąc nadal próbuję być cool i fajny w tym środowisku, gdzieś tam sobie zaistnieć. Przynajmniej tak sobie mówię wieczorem, kiedy kładę się spać. A muszę coraz częściej kłaść się spać wcześniej, bo naprawdę ciężko jest w tym świecie. Ale nie mam kredytów we frankach, w związku z tym tutaj naprawdę jestem jeszcze w tej dobrej sytuacji. Dobra, ale tak naprawdę to, co chcę wam przekazać, już mniej żartując, to jest to, że dużo osób ma problem, ponieważ próbuje tą wiedzę czerpać z różnych ośrodków, z różnych źródeł i to jest problem, ponieważ to nie jest ich wiedza. W moim wypadku ja mam to szczęście, że sam przeżyłem na własnym dupsku wiele rzeczy, głównie rzeczy, które uważam za cholernie kształtujące, to były to właśnie porażki, rzeczy, które dawały mi do zrozumienia, czy też los, siła zewnętrzna, niektórzy mogą powiedzieć, że Bóg. Coś takiego było, co mnie tam kopało, a potem jak się okazywało, to było całkiem fajne, bo to najlepiej zostać po tubku parę razy w życiu, przynajmniej na początku, żeby wiedzieć, jak to smakuje, dlaczego tego już nie robić, ewentualnie dlaczego trzeba zrobić to ze zmożoną siłą. Dobra, na początku pierwsza moja taka ogólna refleksja, dlatego zapytałem się o startup, dlatego że na wielu imprezach podobnego typu, jest ich bardzo dużo w Polsce, podejrzewam, że jak zacząć zliczać, to codziennie 15-20 odbywa się w różnych częściach Polski. Wszyscy mówią o startupach, tak? Znaczy startup jest takim elementem bardzo nośnym, bo na startup dostaje się kasy z Unii Europejskiej, o startupach jest fajnie mówić na imprezach. Jak ludzie siedzą w knajpach z tymi swoimi MacBookami i piją tą latę, to nie mają firm, nie wypełniają pitów, oni mają startup. To jest taki element lifestyle'u. Startup jest cool, zajebisty, fajny mi startup, tak? Jak się pytasz, co robią, oni mówią, mam startup. Po roku pytasz się, oni mają nadal startup, kolejny, czwarty, piąty, dziesiąty.
chłopcy wychodzą, znaczy chłopcy się żenią, kobiety tam coś tam, wszyscy mają startupy, no ale to jest startup. Po kiego grzyba mówić o tym startup, skoro to jest normalna firma? No ale jak mówimy firma, to jest niefajnie, no bo firma to jest co? No to jest księgowy, tak, to jest jakaś HR-owiec, tak dalej. Jak się człowiek rozrasta, no to musi mieć większą przestrzeń. To już nie jest fajny co-work, tak, to nie jest fajne fancy z jakimiś tam dmuchanymi backbinami, tylko trzeba mieć biurko, jakąś panią, która odbierze pocztę, no więc oszukujemy się, że to jest nadal startup. Problem jest z tym jest taki, że myśląc kategoriami startupu cały czas tkwimy w tych bardzo krótkich spodenkach i te spodenki nas strasznie uwierają. Czasami nawet nie widzimy, jak bardzo jest to śmieszne, jak wychodzimy gdzieś, mówimy, że mamy startup, a ludzie się nas patrzą, ludzie, którzy mają firmy typu, nie wiem, hurtownia drewna, tak, i mówią, o fajnie, co wy tam robicie? Miałem taki przypadek, to jest anegdota, którą ostatnio powtarzam do znudzenia. Znajomy znajomego mówi, ty działasz w tej branży nowych technologii, powiedz mi, co tam słychać. Słyszałem, że jakieś fajne sprzedaże były w Facebooku, Twittery i tak dalej. Mówi, tak, tak, no tam opowiadam, streszczam ostatnie 5 lat, no więc zapachniało miliardami dolarów. O, fajnie, dobra. A wiesz, bo ja jestem w takim nudnym biznesie, ja mam Tartak. Tartak. Wiesz, aplikacja Snapchat, Tartak, weź. Mówi, no dobra, to powiedz mi, ile takich exitów było w Polsce fascynujących? Powiedz mi. No, mówi, w ostatnim czasie, poczekaj, Allegro, Golden Line, no i to tyle tak naprawdę. No dobra, to Allegro, no duża kwota, padło, dobra. Golden Line, no kilkadziesiąt milionów złotych, po 10 latach, no to już niezbyt fajnie. Mówi, wiesz, bo ja mam ten Tartak i ja sprzedaję rocznie za 3 miliony samej tarcicy. Ja mówi, a, czyli te 3 miliony, to mówi, tak w domyśle sobie, nie powiedział tego na głos, bo był fajny wieczór, nie chciał psuć atmosfery. To jest więcej niż te startupy wszystkie w ostatnich 10 latach zarobiły, tak? I to jest ten problem, bo facet nie mówi o sobie, że ma startup, który jest startupiem, tylko on ma firmę, on zatrudnia ludzi, płaci ZUSy. To jest może mało seksy, ale on daje pieniądze, w sensie ludziom płaci pensję. Ci, którzy mają startupy, w większości blokują się mentalnie na tym poziomie i do końca życia mają te startupy. To jest złe. Zacznijcie myśleć o tym, co robicie jako firmie. Zaczynacie płacić podatki, rozwijacie się, jest ekspansja, macie dział PR-u, dział marketingu. To jest zwykła firma. Przestańmy się tego bać, bo to jest bardzo stygmatyzujące, nie przynosi nic dobrego. Pierwszy fuck up, jaki możecie popełnić, jeden z największych, to jest kwestia wyboru środka inwestycyjnego lub też po prostu, mówiąc brzydko, to wam dam kasę. Versus, że tej kasy możecie nie wziąć. No i tu znowu, dziewczyny wam dzisiaj jeszcze powiedzą kolejne. Kasia wam powiedziała, że oni dostali dofinansowanie, tak? Ja wielokrotnie też dostawałem dofinansowanie. Jaki jest problem? Z dofinansowaniem idą o wiele większe problemy niż bez dofinansowania. To się wydaje idiotyczne, bo dlaczego? Jak mamy kasę, to mogę zrobić wszystko. Natomiast to dofinansowanie w Polsce w większości pochodzi z Unii Europejskiej, tak? Na palcach jednej ręki mogę policzyć ostatnio ufundowane biznesy, które mają szansę przetrwać i coś ciekawego robią, które dostały kasę od ventures, od business angels, od ludzi, którzy mają te pieniądze nie ze środków europejskich. W związku z tym trafiamy do ludzi, którzy myślą kategoriami tabelek, ludzi, którzy myślą kategoriami obronić ten projekt przed wywrotką, czyli nie dać się złapać z ręką w majtkach, czyli musimy powiedzieć wszystko i zrobić tak, żeby pod koniec dnia Unia Europejska nas tego rozliczyła, mówiąc dokładnie PARP. No dobra, co to oznacza dla nas? My jako przedsiębiorcy, ludzie zakładający startup, firmę, mamy problem, ponieważ my nie jesteśmy istotni. To, co my robimy, to jest jakiś zestaw metryk współczynników. W związku z tym to jest pierwszy poważny problem. Oczywiście ten sam problem występuje w przypadku, kiedy idziemy do venture capitals. Oni też mają swoje plany inwestycyjne, term sheety, tysiące rzeczy, które musimy my przerobić, musimy wypisać, musimy mieć możliwość obrony tego. Niemniej jednak zostaje nam jeszcze opcja bootstrapowania, czyli co to znaczy? Robimy za własną kasę. Jak większość z was siedzących na sali, nigdy nie miałem dużych pieniędzy, bo polski kapitał, polski biznes zawsze był problematyczny pod tym kątem, no to trzeba było coś zrobić we własnym zakresie. No to się brało jakieś oszczędności, namawiało się znajomego, tak, grafik, siadał z programistą, tworzył się jakiś bardzo fajny startup, firma, coś tam się próbował robić, po 3 miesiącach przychodziła sesja, jeden mówił nara, drugi mówił, to ja mam dziewczynę, to wiesz, ona mnie długo nie widziała i tak dalej. To było po firmie. I w większości wypadków to jest właśnie, będziecie balansowali między tymi dwoma rzeczami. Serio, widzę ludzi, którzy zakładają firmy / startupy w wieku lat 40, dokładnie jest tak samo. Tak? Różnimy się tylko tym, że oni zrobiąc to w wieku lat 40, myślą, że to będzie cool i fajne, a niektórzy z was to już przeszli i wiedzą dokładnie, jakie są ryzyka powiązane z tą jedną z tych form inwestycyjnych. O tym trochę już powiedziałem. Startup jako styl życia, tak? Znaczy, gonimy tego króliczka, ale gonimy go
po to, żeby tak naprawdę go gonić. Nie ma żadnego horyzontu. My siedzimy w tych knajpach, chodzimy na konferencje, na aule, na jakiś tam internet, coś tam i każdy z nas myśli, że na tej konferencji pozna receptę na działanie swojego biznesu. Że my w końcu usłyszymy od osoby, która przychodzi tam za darmo, tak, przyjeżdża ileś tych kilometrów, że ona będzie mądrzejsza, a ona z tym powie na przykład nigdy nie róbcie tego, tak? Potem my sobie to notujemy, wracamy do domu, mówimy, o, już nigdy tego nie zrobię. Po czym okazuje się, że robię dokładnie to samo, co było mi powiedziane, że tego nie robił, no i ponoszę spektakularną klęskę. Niemniej jednak w Polsce, szczególnie w ostatnich latach, z powodu zalewu kasą z Unii Europejskiej, znowu zła Unia, bardzo często widzimy ludzi, którzy po prostu są bezrefleksyjnie prowadzą te swoje biznesy. No i te biznesy no nijak nie mogą iść do przodu. Stąd rozumiem wkurzenie prasy, szczególnie mediów takich mainstreamowych, która przychodzi takich dwóch chłopaków albo dwóch dziewczyn, albo chłopaków i dziewczyn, pyta się, dobra, co wy tu robicie? No oni mówią, że tam bikony z jakimiś tam rzeczami łączą na mobilu, coś tam. Dziennikarz nie ma pojęcia, o co chodzi, ale na końcu pada, okej, a ile dostaliście z Unii? No bańkę. O kurczę, dużo. No dobra, to pewnie już jesteście na giełdzie w Nowym Jorku. Nie, no wie pan, właśnie przepaliliśmy to i czekamy na kolejnego inwestora, tak? No i historia się powtarza. Więc ja się nie dziwię, że ludzie mają generalnie, mówiąc brzydko, trochę problem z tymi nowymi biznesami w Polsce, bo uważają, że to jest po prostu jedna wielka bańka, która jest fundowana przez pewnego typu organy Unii Europejskiej. Dobra, jak już mamy tą firmę, to wielu z nas w życiu nic nie słyszało takich terminów, w związku z tym wpisuję sobie na wizytówki, ja też to robię, bo to jest bardzo fajne, szczególnie na LinkedInie, czy YouTubie, czy tam innym Facebooku, to jest fajne, bo wpisujesz, ludzie mówią, jesteś CEO, ale fajnie, tak? Guzik wiemy, co to jest, ludzie się z nas śmieją, szczególnie śmieszne jest, jak się jedzie na przykład za granicę do Stanów i ludzie mówią, jesteś CEO, no jasne, tak, a masz działalność gospodarczą w Polsce, co to oznacza? To jest taka różnica, jakbyś powiedział, że jesteś szefem firmy giełdowej, a jesteś facetem, który nawet nie ma pozwolenia na prowadzenie działalności. No to trochę głupio wygląda, no ale CEO brzmi dobrze, tak? Co gorsza, dużo osób sobie jeszcze wrzuca inne terminy, ale tak naprawdę to nie jest złe. Gdyby nie to, że ci ludzie, podział na te role w naszym startupie versus slash firma jest bardzo potrzebny, tylko nikt tego zazwyczaj nie robi. Na palcach jednej ręki znam firmy, które powstały w ten sposób, że spotkali się ludzie, którzy jasno postawili sobie granice. Ja zarządzam. On daily basis, daily operations jest moje. Drugi mówi, fajnie, bo ja kompletnie tego nie umiem robić i nie chcę, ja będę siedział w Excelu. Ja będę osobą odpowiedzialną za finanse firmy. A trzeci mówi, chłopaki, to jest cudownie. Kompletnie nie wiem, co wy robicie, ale ja będę siedział w komputerach i naszych serwerach. I to jest najlepsze połączenie. Jak tego nie macie, to nie róbcie biznes, bo się wyłożycie szybciej niż pomyślicie. 2+2. Bo to jest podstawa normalnej działającej firmy. Podział obowiązków. Bycie startupem czy firmą wcale was nie zwalnia z tego, że macie pod koniec dnia funkcjonować jak mała korporacja. Tylko nie dlatego, że sobie dajecie na wizytówkach CEO, CFO i CTO, tylko po prostu wiecie dokładnie, co wykonujecie. Jak się wam sypie Linux, to nie dzwonicie do księgowego, tylko dzwonicie do faceta, który się o tym zna. A jak takiej osoby nie macie, no to macie problem, bo właśnie wasz dorobek pół roku poszedł do kosza. Jak nie umiecie zabezpieczyć sobie serwera, albo nie wiecie dokładnie, czy macie zapłacić w tym roku, w tym miesiącu PIT-4, trudno, Urząd Skarbowy was ścignie. I to nie będzie wpadka związana z tym, że wasz debiut giełdowy albo jakaś inna forma nie wyszła. Po prostu będziecie dać się ciała, bo nie macie firmy osoby, to zajmuje się finansami. Dobra, zespół. Pewno słyszeliście to 1000 razy. Ja to powtarzam sobie prawie codziennie, że najważniejszy jest zespół. No i wielu moich błędów i błędów moich kolegów, których widuję na co dzień, jest taki, że no zespół jest ważny, tylko potem nie mamy pieniędzy na ten zespół, więc na początku jakiś okrojony zespół, czyli ja plus znajomy, robimy ten biznes, no tam coś się zaczyna iść do przodu, potem dajemy kolejnego znajomego, tak? Po czym oni mówią, wiesz, chciałbym podwyżkę ewentualnie, no dojeżdżam z Rzeszowa, daj mi trochę pieniędzy więcej na bilet, tak? No nie mam, wiesz, jesteśmy startupem. Po pół roku ten startup już zaczyna trzeszczeć, bo wszyscy widzą, że coś zaczyna się dziać, może tu się pojawi inwestor, może coś się stanie, ludzie piszą na fejsie, mamy 300 fanów, Antyweb o nas napisał, no dobra, tylko co dalej? Bo ludzie mówią, mam do wyboru, dużo się nauczyłem, idę pracować do korpo, bo tam mnie chcą, tam jest ciśnienie, albo zostaje z wami. Tylko jak zostaje z wami, to muszę mieć jakąś fajną formę drogi. Pokaż mi tą drogę. Dużo osób nie rozumie, że tak jak wy sami chcecie się rozwijać, bo uważacie, że macie potencjał, macie doświadczenie, tak samo w takiej każdej firmie musicie wyznaczyć każdej osobie, chyba że to jest współwłaściciel, drogę rozwoju, ścieżkę jego rozwoju. Czyli stary, przychodzisz tutaj,
opiekujesz się tym i tym, robisz to i to, za pół roku, jeżeli to dowozisz, dajemy ci kolejne obowiązki, ale dochodzą też ci również te przyjemniejsze elementy, czyli na przykład masz zwiększoną wypłatę, pensję i tak dalej, tak? Albo masz bonus, albo oferujemy ci część udziałów. Z udziałami jest bardzo fajnie, testowałem to wielokrotnie. Wytłumaczenie Polakowi tego, że otrzymuje mu się procent udziału w firmie, która obecnie jest warta 100 tysięcy złotych, to jest jakby powiedzieć, przyjdź do mnie i pracuj za miskę ryżu. Ludzie tego nie rozumieją. Wiele osób próbowało to robić. Fundowanie wynagrodzeń, czy też fundowanie w pewnym sensie bezpieczeństwa ludzi w twojej firmie za pomocą skuszenia ich akcjami nie jest w żaden sposób akceptowane. Cash, pokaż mi pieniądze, tak? Ja sobie to przeliczę. Ja wiem, ile to jest 1000 złotych. Ile to jest wizyt w sushi, ile ja mogę płacić rat, ile tak, i tak dalej. Więc to jest problem. Niemniej jednak to jest jedna z najfajniejszych form wiązania ludzi z firmą i niestety można tylko i wyłącznie próbować używać innych argumentów. Natomiast to jest najbardziej bezpieczny argument. Przyjdź do mnie, oferuję ci część mojej firmy i tylko od ciebie zależy, jak długo będziesz w tej firmie. Bo to nie jest tak, że dostaniesz ode mnie procent i możesz uciec następnego dnia. Żeby ten procent, ty byś, możesz go potem sprzedać, ale musi nastąpić na przykład, będąc szefem działu sprzedaży, musi zrobić odpowiedni obrót. Będąc człowiekiem, który jest, nie wiem, customer service, musisz doprowadzić do sytuacji, w której nasi klienci zrobią to, to i to. W związku z tym to jest bardzo ważne. Pokazujesz człowiekowi drogę. Od pierwszego dnia w pracy, za pół roku, za dwa lata. I znowu, żeby to zrobić, to musisz mieć ludzi, którzy się tym zajmują. Tak? To nie może być twój kumpel z akademika, który powie, wiesz, ja się zajmuję świetnie ludźmi, bo studiowałem na weterynarii i generalnie umiem się z nimi obchodzić. Nie, to musi być osoba, prawdopodobnie z dużej firmy, która kosztuje całkiem fajne pieniądze, jej pensja, tylko jak jej nie masz, to twoja firma nawet najlepsza, z bardzo fajnym pomysłem, prawdopodobnie wyprzedzająca świat o wiele, wiele tysięcy, pomysłów, padnie, bo twoi ludzie odejdą, zostaną kupieni albo po prostu odejdą znudzeni tym, że oferujesz im niewiele. Dobra, to teraz pomówmy o tych, którzy stoją na czele tych firm. To są przede wszystkim bardzo złe osoby, bardzo często, tak? Pokażę wam trzy modele, trzy osoby, które w moim przekonaniu są jedne z takich najgorszych typów, jakie możecie trafić. To już mówię do osób, które chcą iść i pracować z takimi ludźmi w startupach, ewentualnie są takimi ludźmi, którzy chcą taką firmę stworzyć. To jest tak zwany rockstar CEO. To jest człowiek, który jest jednoosobową, inaczej, osoba, która skupia na sobie uwagę. Jest kilka takich osób w Polsce. Ja chyba też taki jestem, natomiast w zeszłym roku stwierdziłem, że dlatego, że mi się zaczyna tak już to nie podobać, to zacząłem wysyłać inne osoby na pierwszy front różnych spotkań. Niestety nadal przychodzą zaproszenia, żebym ja przychodził, ja coś tam występował, ja coś mówił, w związku z tym bronię się i pokazuję, że w mojej firmie nie tylko ja jestem. Bo właśnie o to głównie chodzi. Jeżeli taki rockstar CEO padnie na zawał po 30, bo pije Red Bulla i zje pizzę, to ta firma pada razem z nim, tak? Wydaje się, że takim naturalnym rockstar CEO na przykład był Steve Jobs. Guzik, prawda. Steve Jobs miał team, o którym podejrzewam nikt z nas nie wie, bo ten team pracował w ukryciu, ale goście mieli tak bardzo fajne pensje i super akcje, że oni się na to godzili. W Polsce trochę inaczej. W Polsce jest tak, że komuś już dobrze idzie, to on skakuje na tego konika i sobie jedzie. Tylko problem jest taki. Znam wiele przypadków firm, w których ktoś jest tym liderem, ale ludzie też chcieliby być zauważani. Tylko oni nie mogą być, bo lider jest jeden. I on skakuje na każdej konferencji na konika i jedzie. Co to powoduje? No ludzie mówią, dobra, no to wiesz, to ja założę własną firmę i ja będę takim liderem. Co powoduje generalnie rzecz biorąc rozbicie waszego super tworzonego zespołu, któremu na przykład oferowaliście jakieś udziały, oni się do czegoś zobowiązali, codziennie się widzicie. W pewnym momencie oni uważają, że wy żerujecie na tym, co oni wszyscy tworzą. No i mają rację, bo wy jesteście teamem. Wyście powinni codziennie powiedzieć im, słuchaj, fajnie, że ze mną pracujesz. Może masz jakiś problem, może ci mam pomóc. A nie przychodzicie i mówicie, no dobra, jutro mam konferencję, zapieprzaj, a ty przygotuj mi prezentację, tak? Bo ja muszę się wyspać, bo lecę tam gdzieś do Dublina. No sorry, to oznacza, że wasi ludzie stracą do was szacunek po dwóch takich akcjach. Ale gorszy jest ego CEO. To jest taki gość, który uważa, że jak on coś powie, to wszyscy mają się schować w firmie i go słuchać. No to co powoduje? No to po dwóch akcjach, kiedy gość ewidentnie nie ma pomysłu na to, albo musi udawać, bo przecież autorytetem zarządzam poprzez strach, zespół widzi, że ma do czynienia z kretynem, który wykorzystuje swoje atuty, strasznie krzyczy, ewentualnie wymusza na jakiś inny sposób działania, ale on się tym nie zna. No to do pewnego momentu będą chcieli z nim pracować, kiedy ktoś im powie, przyjdź do mnie pracować za podobną pensję, spieprzą z tego okrętu, nawet jakby mieli fajne perspektywy. Ale najgorszy typ, to jest taki chłopak albo dziewczyna, która lubi działać sama. To jest najgorszy typ. To są Janusze biznesu, tylko w wersji 2.0.
Anno Domini 2015. To są ludzie, którzy uważają, że oni wiedzą dokładnie, gdzie jest papier toaletowy w firmie, bo oni ten papier toaletowy kupują na faktury, którzy dokładnie wiedzą, gdzie te faktury są poukładane. A jak pani Basia z HR-u przestawi doniczkę, to ją zwalniają. I znam takie osoby, serio. I ten facet w wieku lat 50, jak do niego przychodzi, nie wiem, inwestor z Ameryki, wymarzony, mówi, hi Mike, my name is, ja chcę kupić twój biznes. A on mówi, co ty, chyba żartujesz. W życiu nie sprzedam ci mojego biznesu. A tam wszyscy mówią, Jezu, niech on już odejdzie. Niech on już spakuje te swoje graty, niech odejdzie. To są ludzie, którzy do końca życia żyją firmą. Nie mają swojego domu, bo firma jest ich domem. Oni nie mają nic. Oni rządzą. Oni chcą rządzić i oni w rzeczach mają mord. Im się nic nie wytłumaczy. To jest zestawienie tych dwóch poprzednich cech. To jest człowiek, któremu nic nie wytłumaczy. Jak przyjdziesz, powiesz mu, że masz dla niego genialny pomysł, optymalizację jego biznesu, to on powie, guzik, prawda, ja znam swój biznes, od 50 lat wydobywam ten węgiel. I nic mi ty nie powiesz, że jest jakiś beacon czy coś innego, wynocha. Nie ma sensu. Zabierzcie się szybciej niż możecie, przestańcie z takimi ludźmi pracować, szkoda nerwów. Dobra. Konferencje branżowe, mój ulubiony temat. W zeszłym roku zrobiłem chyba 20 konferencji, w tym jedną chyba zagraniczną. Jaki jest problem? W Polsce konferencje branżowe niewiele dają. To jest taki eufemizm. Moim przekonaniem dają jeszcze mniej. Dlaczego? Dlatego, że musimy się nauczyć, że wiedza kosztuje. Jeżeli my pozwalamy na to, żeby do nas mówiło osoby, dzisiaj nic nie zapłaciliście na szczęście, ale są takie konferencje, że wy płacicie. Na przykład płacicie 150 zł za 8-godzinną konferencję, gdzie jest catering złożony z dwóch termosów, jeden nie działa, takie tam leżą placki, coś innego, jakieś pierdoły, takie 15 zł kupione w Lidlu, to jest konferencja. No i wy przychodzicie, mówicie, ole fajnie, nauczę się, będę miał super notatki. No to przychodzisz i słuchasz, wychodzi Kurasiński. Dobra, mówisz, faceta znam, czytam jego bloga, może ktoś inny będzie. Wychodzi Budzich. Mówisz, okej, okay, no dobra, jego znałem, tam wychodzi Sadowski. Kurwa, wszystkich znam, gdzie są nowe osoby, ja chcę posłuchać nowych rzeczy. Jedziesz do Szczecina, wychodzi Budzich. Drugi wchodzi Kurasiński, trzeci Sadowski. Mówisz, nie, no do cholery, no ile, no. Okej, okay, zapłacę więcej. Są konferencje płatne 1500 zł. Wychodzi Drabent jako pierwszy, tak? Po czym Kurasiński, Budzich i tak dalej. W skrócie, żeby nie było. Oczywiście, że są fajne konferencje. Natomiast pamiętajcie jedną rzecz. Jeżeli komuś każe się, parę dni temu na moim blogu opublikowałem wpis o Pawła Tkaczyka, czy mój, ale pytałem Pawła Tkaczyka, Romana Łazińskiego, o przygotowaniu się do występów publicznych. Paweł przemycał tam, ja specjalnie nie użyłem, bo nie chciałem, gdyby, żeby to strony poszła ta rozmowa. Natomiast jest pewne, że żeby przygotować dobrą prezentację, wy musicie spędzić tą prezentacją czas. Znaczy ja to mówię ze swojego doświadczenia, bo robię dużo prezentacji. Wiem, jakie prezentacje są dobre. To jest średnia prezentacja, ale was zabawiam, więc widzę, że możemy się udać dotrwać do końca. Natomiast są ludzie, którzy przychodzą i nudzą przez 15, 20, czasami godzinę, bo mają wykupiony slot, bo są sponsorami, sprzedają wam coś. To jest najgorszy typ prezentacji. Czyli nie płacimy, organizatorzy nie płacą osobom występującym, tylko oni mówią, wiesz co, przyjedź do mnie, bo mam fajną prezentację, w sensie robię fajną konferencję, ty będziesz mógł mówić do ludzi, sprzedasz swój produkt. No to oni przyjeżdżają, sprzedają garnki, samochody, ubezpieczenia, no i ludzie się zdaną, kurde, to jest social media, on mi mówi o godzinę o tym, jak zakładał tam jakiś kawałek profilu na Facebooku. No dobra, ale gdzie jest mięcho, ja chcę się dowiedzieć, jak oni to robią, jakie budżety spalają, jak robią cross-marketing, tak? Nie ma tego, bo oni tego nie wiedzą. Bo przyjechał gość wydelegowany przez firmę, żeby powiedzieć, jak się tej firmie fajnie powodzi, tak? Dlaczego tak się dzieje? No bo w Polsce na to nie ma budżetu. Zacznijmy prostą matematykę, tak? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na konferencji, no i płacimy, chcemy zapłacić osobom, które występują. Mamy, nie wiem, 5 prelegentów, tak? Nie każdy powie, że chciałby otrzymać wynagrodzenie. No nie wiem, no ile może kosztować godzina pracy takiego prelegenta, że on się dobrze przygotował. Nie wiem, strzelam. No ja taką prezentację dobrą jestem w stanie zrobić w 5 godzin. Taką, że naprawdę czuję, że tam jest power, jak odpalę, są fajne kawałki, bardzo jest to tłuste, dobre, mięsiste. Super, 5 godzin. No dobra, nie będę zżynał. 120 zł za godzinę, tak? Okej, stówę, to jest 5 stów. Mamy 5 prelegentów, 2,5 tysiąca złotych. Słuchajcie, no budżet oczywiście są większe konferencji branżowych, tak? Ale w większości wypadków tego dochodzi jeszcze sala, catering, jakieś tam posprzątanie i tak dalej. Czyli lekko mówiąc, mówimy o budżetach rzędu 10 tysięcy złotych. Żeby to zrobić, to musiało się sprzedać bilety. Tych biletów znowu po pierwsze nie ma tak dużo, bo te konferencje jednak są niszowe, tak? No, nie słyszałem, żeby w Polsce była konferencja na 10 tysięcy osób poświęcona jakimś zagadnieniom social mediowym. Może tak będzie w przyszłości, natomiast na chwilę obecną takiego dowodu nie widziałem.
Czyli nie przyjdzie dużo osób, nie możecie sprzedać dużo biletów. Nie sprzedacie biletów, nie będziecie hajsu. Nie będzie hajsu, nie będzie na opłacenie tych prelegentów. Koło się zamyka. A potem jak ludzie wyjeżdżają za granicę, oczywiście do Ameryki, to jest za granicę, to mówią, no byłem na takim wystąpieniu, kozak, słuchałem go, super, super, tak? To ja mówię, a wiesz, ile ten kozak kosztuje? No strzelaj. 15 tysięcy dolarów za 30 minut. Proszę mi pokazać konferencję w Polsce, która jest w stanie zapłacić 15 tysięcy dolarów za 30 minut wystąpienie prezentera. Nie ma takich konferencji. W związku z tym dostajecie szlam i ten szlam jest powielany na każdej konferencji. Czy to znaczy, żeby na konferencję nie jeździć? Absolutnie nie. Jeździcie sobie, tylko wyciągajcie inną wartość. Wartością większości konferencji w Polsce jest networking, czyli przybijanie piątek i klepanie się po pleckach. A to jest dobre akurat, serio, bo to jest jedyny element, który my dobrze praktykujemy. To jest ten networking, który przez wielu jest uznawany, na przykład, że ja tam z Maćkiem czy z Jurim stoimy i coś tam, coś tam. No super, tylko chłopaki i dziewczyny, no kurczę, tak się buduje biznesy. Dlatego my od 7 lat czy od 8 już właściwie mówimy wam wprost. Przychodząc na aulę, w większości wypadków możecie nie słuchać prelegentów, tylko wychodząc stąd, wymieńcie się wizytówkami, swoimi, nie wiem, awatarami, tam fanpage'ami, czymkolwiek, bo o to chodzi, o networking. To, że ktoś z was ma potrzebę, buduje swój startup, chce mieć na przykład programistę, tak? A nie wie, jak programista wygląda na żywo, bo oni nie występują w przyrodzie, tak? Szczególnie mając coś wspólnego, no to musi przyjść, powiedzieć, ok, słuchaj, jestem grafikiem, znam się na Flashu, Flash został uwalony, no ale mam pomysł na biznes, w związku z tym szukam programisty. No okej. To ktoś podniesie i mówi, ja jestem programistą, tak? Albo nie wiem, moja dziewczyna jest programistką, no to już w ogóle szczał. Ale możecie to na żywca sprawdzić. Jak będziecie siedzieli na fejsie, no to nie będziecie mówili, hej, wrzucam na mojego walla, śledzi mnie 3 osoby, czy znasz jakiegoś programistę, tak? No i mama mówi, nie, synku, ale zejdź już na dół, bo zupa stygnie. Dobra, mądrości z blogów. No muszę to powiedzieć, nie czytajcie polskich blogów, po prostu, nie ma sensu, serio. Znaczy, jak już musicie coś, to szkolcie się z języków obcych, czytajcie w oryginale. To jest dramat, no. Nie słyszałem o tym, żeby ktoś dobry artykuł ostatnio napisał, to nie był kopią czegoś. Oczywiście Grzesiek Marszczak i Przemek Pająk będą oponowali, mają rację. Muszą to robić, bo prowadzą fajne blogi technologiczne, ale szczerze powiedziawszy, tak samo jest z blogami branżowymi, zachodnimi. Kiedyś spotkałem się niesamowitym niezrozumieniem w mojej opinii, mówiąc o tym, żeby nie czytać TechCruncha, bo ludzie mówią, no jak to, przecież to jest krynica wiedzy. Ech. No dobra, ta krynica wiedzy wygląda sobie tak samo jak w Polsce, tak? Czyli dwóch gości kogoś zna i mówią, napiszmy tekst o beaconach. Z kim ja siedziałem na Stanfordzie w ławce? Z takim gościem rudym. O, on chyba zrobi jakiś miliardowy biznes. Cześć Marek, słuchaj, jest taka sprawa, muszę coś opisać. Weź powiedz coś na fe, no tam, co wy tam macie. Tak powstaje artykuł na TechCruncha. To się nie różni niczym od artykułów w Polsce, tak samo ja robię. Się zastanawiam, co by tu napisać, kogo ja znam tak naprawdę. Znam tą osobę, na to opiszę. Znam dziewczynę, to zaproszę je na aulę. Nie znam tysięcy innych osób, w związku z tym ich nie zaproszę na aulę. Tak to działa, tak? Natomiast mądrości tak zwane z blogów należy podzielić, szczególnie Polski, przez 10, dlatego że te informacje albo są źle zdekodowane, albo giną gdzieś w szumie informacyjnym. Jeżeli musicie czytać cokolwiek, czytajcie oryginały, wyjdzie wam to na zdrowie, będziecie przy okazji szczyfowali język angielski. No dobra, też mówię takie rzeczy, które być może wzbudzają waszą, trochę się denerwujecie. To co jest ważne, tak? Co ja myślę po tych moich 15 latach tułaczki, po tych wszystkich startupach, to przerobiłem od prawa do lewa, finansowe, jakieś tam kotkowe i tak dalej. Co jest ważne? Co jest tak naprawdę jedna z ważnych rzeczy? Naprawdę chcecie wiedzieć? Naprawdę? Sprzedaż! Sprzedaż! To jest bardzo ważne. Zrobiłem taką animację nawet, tylko muszę ją z palca puszczać. Nie. Dlaczego? Dlatego, że większość problemów, o których mówię, znika pod koniec dnia, kiedy macie pieniądze na koncie i wasi klienci płacą regularnie. Czy to jest model SaaS, czy jest inny model, pod koniec miesiąca macie hajs na koncie. Super, wygraliście, wasz startup się kręci. High five. W innym wypadku jedziecie na konferencję, jedno drugą, mówicie, że macie startup, nikt was nie słucha, płacicie, żeby być w panelu dyskusyjnym, nikt was nie słucha, wracacie do domu, czytacie blogi, nic z tego nie ma. Przegrywacie swoje życie, nie jesteście diamentami, odpadacie. Musicie założyć kolejny startup. Serio, polecam sprzedaż. Czyli na początku zatrudnijcie dobrego handlowca. Tak? Powierzcie losy firmy drugiej osobie, która zna się na sprzedaży. To musi być ktoś, na tym się zna, więc musi zapłacić mu jakieś pieniądze. Nie miskę ryżu, tylko pieniądze, żywą gotówkę, bilon, banknoty Narodowego Banku Polskiego. To jest fajna metoda na pozyskanie ludzi i zatrzymanie ich w firmie. Potem to jest prościej. Jak macie pierwszego klienta,
to może on coś powie na Facebooku, na spotkaniu, po pijaku, nieważne. Powie, że ma taki fajny produkt, sukienki, fajną rękawiczkę, cokolwiek innego i zacznie się sprzedaż. Bez tego trudno oczekiwać, że wasz genialny startup cokolwiek zwojuje. Oczywiście można wskazywać palcem, że zawodą wielko są takie startupy, które przez tam 15 lat nic nie zrobiły, a cały czas się kręcą. Fajnie, tylko żyjemy w Polsce, w kraju nad Wisłą, gdzie cierpliwość inwestorów ma rok, czasu max i będą do was przychodzić mówić, dlaczego po inwestycji miesiąc czasu od tego momentu nie mam 100 milionów złotych. Przecież to wynika z Excela, którego sami napisałeś. No trochę skłamałem. O ile? A to 100 milionów. A to już trochę zmienia sytuację. No więc nie spodziewajcie się cudów, tak? Jak nie będzie sprzedaży, to nie będzie waszego biznesu. To jest takie proste. I to jest moje też odkrycie zeszłego roku. Strasznie dużo się koncentrowałem na różnych elementach. Nie przyszło mi do głowy, że sprzedając nasze narzędzie, wspaniałe, analityczne, fajnie, żeby ono się po prostu sprzedawało. Nie mówić, tylko sprzedawać. Zamknąć się w pokoju, wyrzucić zaproszenia, przestać publikować, siedzieć na fejsie, tylko powiedzieć, co mam zrobić, żeby ktoś zauważył i kupił mój produkt. To jest podstawowe pytanie każdej osoby zdrowej na umyśle, która wchodzi codziennie do firmy. Ewentualnie łap drugą osobę w firmie, nawet informatyka, zadaje mu to samo pytanie. Co ty dzisiaj zrobiłeś, żeby sprzedać nasz produkt? On pewno powie, że nic, bo on koduje w tej Javie. No to powiedz, dobra, ty jesteś wolny. Łapiesz swojego szefa handlowca. Mówisz, a ty co zrobiłeś? I on wtedy prawdopodobnie powie jakieś gładkie zdanie, więc zmuś go do tego i powiedz, żeby ci w środę, bo to jest poniedziałek, żeby w środę ci odpowiedział na to pytanie jeszcze raz. Jak powie ci, że w piątek tego nie umie zrobić albo nie potrafi ci odpowiedzieć, to go wywal na zbity pysk. Nie czekaj 4 miesięcy, nie płać mu odchodnego, tylko powiedz, spieprzyłeś sprawę. Do widzenia. To jest też jedna z rzeczy, której tutaj nie wkleiłem. Szybkie zwalnianie ludzi. W startupach jest tak, że się bardzo często długo pozyskuje ludzi, ale genialnie szybko się zwalnia. I to jest bardzo dobre. To też jest niestety właściwość, której trzeba się nauczyć. Ludzi nie możesz trzymać, dlatego że jeżeli są to toksyczni ludzie, to oni zatrują całą firmę. Lepiej jest zwolnić osobę, która może coś przyniesie ci za pół roku, ale ty potrzebujesz w startupie mieć co tydzień wynik. Co miesiąc to jest dla ciebie nowa epoka. Nie masz czasu. Jeżeli ktoś ci nawala i ty widzisz, że ta osoba się ślimaczy, nie ma pojęcia o tego, co to się nie nauczy. Nie ma czasu na to. Musisz jej podziękować. Zwalnianie jest niefajne. Zwalnianie powoduje dobre, znaczy złe emocje, ale zwalnianie też uwalnia atmosferę w firmie. Naprawdę, jak zobaczycie, że zespół się męczy, bo i widzi, że jedna osoba odstaje, to oni być może wam nie powiedzą, ale zaczną się sami zwalniać, bo nie mogą wytrzymać, że szef na przykład jest taką omagą i nie widzi tego, że tam Basia po raz 10 zawaliła ten termin, a oni siedzą nocami, przygotowują te prezentacje i nie są chwaleni, no bo Basia zawala wszystko, no więc ta cała firma jest w defensywie. Trzeba pomóc Basi, pożegnać Basię. Cześć Basia, idź sobie. Trudno, to jest startup, moi drodzy, to jest wasza firma. Jak wy nie pożegnacie Basi, to Basia pożegna waszą całą firmę. Dobra. Co jest jeszcze bardzo ważnego? To wam powiem ostatnio jako świeży ojciec po raz drugi. Work-life balance. To jest takie bardzo ładne określenie. Ale pomijając to, że to jest angielskie słowo, zachęcam was do tego, żebyście większość swojego czasu jednak skoncentrowali na nie robieniu biznesu, nie rozwijaniu swojego startupu, tylko na tym, żeby uzyskać taką, no mimo że zen i równowagę, ale żebyście mieli czas na przyjemności, na kontakty z ludźmi, na których wam zależy, na budowaniu relacji, które są dla was ważne, a nie tylko siedzeniu i robieniu wszystkiego, żeby sprzedać. Cudownym zbiegiem okoliczności, to wam gwarantuję, ale nie biorę za to odpowiedzialności, czyli jak bankowcy i frankowcy, jest to, że jak przestaniecie koncentrować na osiągnięciu wyniku, zarabieniu kasy, dowiezieniu kolejnego progu, kolejnych milionów dolarów zarobionych na waszym wirtualnym koncie, to się nagle okaże, że to wszystko zaczyna się dziać bez waszego udziału. Koncentrowanie się na hajsie polega na tym, że wy wszystko robicie, żeby te pieniądze zarobić. Gonicie, właściwie staracie się dopiąć ten cel. A ten cel można osiągnąć na wiele sposobów, tylko to jest trochę tak, że możecie nie widzieć, bo się mówicie, okej, muszę sprzedać temu bankowi mój produkt. Ten bank jest dla mnie najważniejszym klientem. Jak oni nie kupią, to nikt nie kupi. Bzdura, może w Polsce tych ludzi nie ma, ale może są w Czechach, w Rumunii, może są w Chinach. Nie próbowałeś, nie próbowałaś, nie wiesz tego. Więc im więcej będziecie mieli możliwości oderwania się od tego, co robicie, to jest taka pętla, tak? No, źle mi się wiedzie w firmie, przychodzę do domu, wchodzę, nie wiem, w Excela, patrzę, ile jestem do tyłu, konto bankowe, jeszcze gorsze wyniki, dramat. Okej, zostaw to, przeczytaj jakąś książkę, idź na ryby, pizzę zjedz, tak, tą ohydną, nieodgrzewaną i zrób coś swoim życiem innego niż do tej pory robisz. Przestaniesz się koncentrować, fokusować na tych problemach, być może nastąpi przełom, taki, o którego się nie spodziewasz.
Bo wiecie, jak powtarzacie 50 tysięcy razy tą samą czynność, no to ciężko jest oczekiwać, że nagle magicznie z tej czynności wyniknie coś zupełnie innego. W związku z tym ten work-life balance można potraktować jako po prostu takie trochę odejście od takiego standardowego kieratu, bardziej skoncentrowanie się na tych rzeczach, które wam sprawiają przyjemność, nie dlatego, że teraz zmieniamy, jesteśmy milenialsami, tutaj wiecie, będziemy dbali o relacje, nie. Tylko, że mając firmę i mając, nie wiem, 5 osób, których los zależy od was i wy codziennie wchodząc do firmy macie takie wrażenie, że oni was patrzą, mówiąc, to co, udało się ten deal zapiąć, czy nie? Czy już mam pakować się w następnym miesiącu? Czy jeszcze będzie jedna odprawa, tak? Czy jeszcze będzie ta gwiazdka i się sklejemy znowu? No to jest niestety ten problem. Wy jesteście odpowiedzialni jako szefowie, jako osoby, które są co-founderami tej firmy za to, że ci ludzie tutaj pracują. Możecie ich zwolnić, tak? No to nie będzie fajne. Czasami fajnie jest o nich powalczyć. Ale nie możecie też siedzieć non-stop się zadręczać tym, tylko musicie znaleźć trochę inne elementy w swoim życiu, które być może pomogą wam w osiągnięciu tego głównego celu. Wiem, że to, co mówię, może nie ma sensu, ale jak kiedyś odsłuchacie to nagranie, to gwarantuję, że zaczniecie to działać. No dobra, to miałem tyle do powiedzenia. Dziękuję za uwagę.